Wara, nasza spółdzielnia! Mieszkańcy spółdzielni Zagórze w Sosnowcu pełnią dyżury w budynku jej siedziby. Wszystko dlatego, że obawiają się szturmu przedstawicieli sąsiadującej spółdzielni Hutnik. Jak przekazali nam mieszkańcy tej pierwszej, wszystko zaczęło się od konfliktowego walnego zgromadzenia spółdzielni Zagórze, które zaplanowane było na 8 i 9 listopada, jednak ze względów bezpieczeństwa zarząd odwołał je jeszcze przed rozpoczęciem, co wynikało z przekroczonej dopuszczalnej liczby uczestników. Zostaliśmy zaskoczeni przez grupę zupełnie obcych ludzi, którzy pojawili się na naszym zebraniu z upoważnieniami. Ja rozumiem, że idea upoważnień jest zapisana w prawie, ale tutaj została idea całkowicie wypaczona. Pojawiły się osoby z innych miast, niekiedy bardzo odległych. Spotkałem znajomego z Krakowa, który reprezentował tutaj kogoś, kto mieszka na Zagórzu. Natomiast niepokoiła nas ilość osób związanych z przedstawicielami spółdzielni ościennej. Pełnomocnictwa, z którymi pojawili się nieznani mieszkańcom spółdzielni Zagórze członkowie, jak przekazują sami mieszkańcy, zostały pozyskane w sposób niezgodny z prawem. We wrześniu do drzwi przypadkowych, szczególnie starszych osób, mieli pukać ankieterzy, mogący być zdaniem spółdzielców z Zagórza związani z Hutnikiem i pod pretekstem pytań dotyczących ekologii pozyskiwali od mieszkańców dane. Do żony było kilkakrotnie przychodzone o wypełnienie właśnie tej ankiety. Byli to najczęściej pracownicy Hutnika lub też młodzi, elegancko wyglądające osoby. Bardzo schludnie, bardzo budzące zaufanie. Obiecujące, że będzie od tej pory wreszcie należycie wszystko zrobione. Będzie zadbane, będzie wszystko uporządkowane. Tylko byle im podpisać właśnie tą ankietę, właśnie z wszystkimi danymi bezpośrednio do pełnomocnictwa. Dokładna zgodność tej ankiety z pełnomocnictwami, które obowiązują u nas. Sprawa została zgłoszona na policję, a teraz, jak udało nam się dowiedzieć, sosnowiecka prokuratura wszczęła postępowanie. Czego obawiają się mieszkańcy zrzeszeni w spółdzielni mieszkaniowej Zagórze? Ano tego, że ich spółdzielnia zostanie siłą wchłonięta przez spółdzielnię Hutnik, co w konsekwencji mogłoby wiązać się na przykład z dużo wyższymi opłatami za czynsz. Istnieją obawy, że dzięki pozyskanym pełnomocnictwom podczas oficjalnie odwołanego walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej Zagórze pełnomocnicy, którzy mieli zostać na sali, podjęli decyzję co do zmiany zarządu. Naprawdę boimy się to, że nasi pracownicy się boją, że zarząd się boi fizycznej napaści, bo tego się boją, że ktoś wtargnie, że ktoś wydrze dokumenty. Zresztą spółdzielnia Hutnik ma w tym doświadczenie, przecież przejęli w taki sposób spółdzielnię w Szanowie, prawda? Gdzie wtargnęli nad ranem, wymienili zamki, wyrwali dokumenty, wszystko i tak dalej, powyrzucali ludzi i tyle. I ta historia się toczy tam od sierpnia, zdaje się. To nie jest pierwszy raz i myślę, że nie będzie ostatni raz. Prezes spółdzielni mieszkaniowej Hutnik Maciej Adamiec kategorycznie zaprzecza, jakoby jego spółdzielnia była zainteresowana przejęciem Zagórza z uwagi na fakt, że byłoby to wyłącznie szkodą. Podkreśla również, że jest zażenowany przebiegiem, jego zdaniem, przeprowadzanego zgodnie z prawem walnego zgromadzenia. Dużą liczbę jego uczestników tłumaczy tym, że mieszkańcy nie są zadowoleni z obecnego zarządu spółdzielni mieszkaniowej Zagórze. Jeżeli chodzi o to, co tam się dzieje, nie mam i nie będę miał nic wspólnego z tą spółdzielnią, ponieważ po prostu to nie jest moja firma. To, że mieszkańcy chcą zmian, rozumiem, wcale im się nie dziwię. Sam bym bardzo chciał, żeby tam doszło do zmiany, ale na pewno nie ja będę tam cokolwiek robił. A zastraszanie mieszkańców przez tamten zarząd, bo słyszałem te opinie, czy to wypowiadane tam przez zarząd, czy przez Radę Nadzorczą, ludzi, którzy u nas kiedyś tutaj robili jakieś tam biznesy, a dzisiaj tam sobie znaleźli ciepłe posadki. No więc tych ludzi przestrzegam przed czymś takim, żeby zastraszać ludzi, bo to się w końcu kiedyś na nich zemści, bo to po prostu zwyczajnie tego się nie robi. W sprawie zdania są mocno podzielone i każda ze stron zarzuca nieprawidłowości drugiej. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej Zagórze nie był gotowy rozmawiać dziś przed kamerą, bo jak przekazali nam przedstawiciele, emocje muszą opaść. Zapewniają jednak, że wszystko dzieje się poza prawem i jeśli zaistnieje potrzeba, będzie interweniowała policja.